Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafiasławiec, a ja witam was w kolejnym, czyli drugim już odcinku z FIFA 17 i to jeszcze taki demowy odcinek, że tak powiem, ostatni przed pełną grą, która już 29, czyli za kilka dni, bo już mamy 22, no to jeszcze tylko kilka dni i będziemy mogli zacząć tą naszą przygodę Hunterem, bo jednak podczytając komentarze, wasze prośby, nagram tą przygodę, skorzystam z tego trybu. Bo jednak no taki tryb nie zdarzył się jeszcze w żadnej innej FIFA i czemu nie, po prostu najwyżej ta FIFA będzie częściej. Ci, którzy nie mają FIFA, będą mogli sobie ją pooglądać. I ja też dziękuję temu komentarzowi, który pojawi się właśnie na ekranie, ponieważ gdyby nie on, chyba tego odcinka by dzisiaj nie było. Bawiłem się właśnie w ustawieniach, we wszystkim nie mogłem, a później tak dopiero czytam ten komentarz, mówię, no racja, wystarczyło przenieść ten folder. Jeszcze raz wielkie dzięki. No i jak widzimy, Signa i Duna Park, wybieramy jakiś zespół dzisiaj. Taki odcinek na szybko, bo jak sami słyszycie, no jestem strasznie chory i no po prostu nie było więcej czasu na nagranie czegoś takiego bardziej odważniejszego, jakiegoś tam farminga. Też będę chciał przetestować do renderowania Vegasa, tak jak Brączek mówił mi w ostatnim odcinku. Ja powiem wam, że mam do przetestowania jeden z klubów, który bardzo chcę przetestować. Nie jest to Borussia, której tutaj nie mamy, Bayern już był testowany, ale jest to Juventus. I Juventus może zagrać na ten podobno świetny Manchester United Adasia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dybala na zdjęciu oraz Rooney. Stroje pozostają, ustawienia gry jeszcze na szybko sprawdzę losowo. Czekajcie, momencik. Losowo dzień, bezchmurnie, ok, może być. Gramy chyba na stadionie Chelsea, z tego co się nie mylę. Dokładnie. Teraz zmieniamy naszą formację na naszą ulubioną, czyli 4-1-2-1-2 szeroko. No i powiem wam, że 90 kilo za 90 milionów to troszeczkę drogo, ale robi robotę. Z przodu Higuain, obok Dybala, Aleksandro oczywiście wędruje na lewą obronę, do tyłu cofa się Marquinhos na środkowego defensywnego pomocnika. Tutaj niestety, ale Bonucci i Chiellini lepszy o wiele od Benati, który wrócił do Ligi Włoskiej po Bayernie. Tutaj, czekajcie, gdzieś Alves był, no właśnie. Alves nam tutaj przeszedł, Pjanic z Parejrą oczywiście zostają. No i tutaj przetestowałem Mandzukicza, ponieważ no innego pomysłu nie mam. Asamoah, oj, powiem wam, że Asamoah jest bardzo dobry, nie zauważyłem go wcześniej. Dlatego też Liechtenstein zejdzie, tu powędruje, a Mandzukicza wrzucimy najwyżej w drugiej połowie. Dlatego mówię, ten odcinek dzisiaj tak na szybciutko. Jeszcze będę chciał to dzisiaj wstawić, zobaczyć czy mi to w ogóle Vegas wyrenderuje. No i będziemy mogli grać, no to co, zobaczymy czy taki wilk zły, jaki o nim mowa. Jak Adaś to powiedział, że naprawdę, no Manchester tutaj robi robotę, no i Pogba oczywiście. Najdroższy piłkarz teraz świata. Wraz z Ibrahimowiciem naprawdę w FIFA spisują się świetne. Bez żadnego rozgrzewania się tu, proszę mi to szybko wyłączyć. Włączamy sobie dribbling, wszystko i możemy zaczynać. A i ten komentarz angielski. FIFA oczywiście już kupiona, już zamówiona, 29. Dostanę SMS-ka rano prawdopodobnie od Media Expert, akurat u nas w okolicy jest. I powiem wam, że naprawdę udało mi się, bo za 150 zł FIFA w dniu premiery, no to jest dobra kasa, bo zaoszczędzam gdzieś około 50-70 zł nawet. A jak mam się łaszczyć na jakieś 4-5 paczek, które dostanę tam w ciągu miesiąca, to ja dziękuję bardzo za te 5-7 dych, to ja już wolę sobie kupić Pointsy, punkty od FIFA i też sobie otworzę paczki tak jak ja będę tylko chciała, nie tak jak ja dostanę. Także jak widzimy, no ten początek, aj, mamy Mourinho i zobaczymy, co w tym roku pokaże Juventus. Powiem wam, że mam kilka klubów, którym będę chciał. Na pewno to będzie Borussia, na pewno to będzie Napoli. Trochę zadziwiające, na pewno też będzie to Liverpool. Będą to takie trzy kluby, które będę chciał stworzyć składy w FIFA i będę którymi chciał grać podczas turnieju z Adasiem lub innych takich. Jestem ciekawy tych właśnie animacji początkowych, dlatego je teraz zostawiam. Akurat mam chwilę na pogadanie i zaraz sobie już ruszamy z meczychem. Będą z wody, będzie wszystko. Mam nadzieję, że teraz o wiele lepiej będzie się grało, bo i mam sprint, mam ustawione tak wszystko co chciałem. Jest wszystko? Jest wszystko, dobra. Możemy pykać. Piękne tutaj podanie od razu. Powiem wam, jestem mega zachwycony. Co tu wyjdzie z tego? Poprzeczka. No i od razu inaczej o wiele się gra, dokładnie.
Będzie trochę cierpiał farmik, będzie pewnie trochę cierpiał kanał, ale wiecie jak to jest z nowymi grami, tym bardziej, no że mówię, FIFA to jest taka no moja gra od, ojejku, od 2005 roku gdzieś, no czyli już od 10 lat FIFA no grało się od dzieciństwa, kiedyś to te ludziki biegały, ale no FIFA zawsze miała to do siebie, że była świetna, a z roku na rok staje się coraz lepsza. Ale teraz to już w ogóle tutaj, aj, za długo czekaliśmy. Marquisio, ale brawo, szybki odbiór i tutaj na skrzydełko dograj. No co tu zrobiła Samoa? Nie mam teraz pytań. Ale co wam powiem, to wam powiem, co zrąbali z PSM, to jest, no po prostu nie mogłem uwierzyć, że w tamtym roku, nawet ostatnio przecież nagrywałem dla was Euro, naprawdę super się grało, polska reprezentacja, wszystko, no wybiegnij tam rzecz. No i widzicie, Higuain nie chce się trochę ruszać, troszeczkę trzeba będzie nim pobiegać, żeby tu te 90 kilo spalił. Naprawdę nie mogę aż uwierzyć, że aż do takiej masy potrafił dojść. Nie wiem czemu to tak się stało, czy tam trener, nie, ma, wiadomo, każdy ma tam swoich trenerów, dietetyków i w ogóle, nie wiem, czy to nie dbalstwo, bo pamiętam jak tam Suarez wtedy, pamiętacie, po ugryzieniu Chiellini'ego dostał tam karę, nie wiem ile on tam miał miesięcy bez gry w klubie, czy tam reprezentacji i no, na wadze mu się troszeczkę przybrało, fakt, że bardzo szybko zrzucił, miejmy nadzieję, że tak z Higuainem będzie, choć no taki napastnik, jeżeli jest zwinny i szybki, no to jeszcze kilogramy mu mogą pomóc w tym, żeby dobrze w polu karnym sobie poradzić. No nie powiem, no transfery porobili, no sprzedać Pogbę za taką kasę, kupić go za darmo i sprzedać za taką kasę, to trzeba naprawdę mieć głowę. Teraz misklik, niestety ta piłka wyjdzie. No i w zamian za niego no troszkę ciekawych graczy przyszło. Pjanić naprawdę, który zaskakiwał formą. No tutaj Benatia, nie dziwię się, że wrócił, ponieważ w włoskiej lidze naprawdę świetnie mu się grało. No teraz sklepałby ławkę, ponieważ doszedł Hummels do Bayernu. Kogo tu mamy jeszcze ciekawego? Moment, no właśnie Higuain, zobaczymy. Napoli naprawdę. Milik, to co pokazał w ostatnich kilku meczach, bodajże w trzech meczach 5 bramek, no naprawdę coś pięknego. I to naprawdę nie były jakieś słabe bramki, dobre wyjście na pozycję, dobre znalezienie się w polu karnym, tego co brakuje mu w reprezentacji. Tutaj zagraj pięknie, wysunięcie i centra w pole karne, ale za głęboko, ale dobije? Nie dobijemy. Rzut karny? Nie. Tutaj nie gwizdzę się tutaj nie gwizdzę się praktycznie, no chyba, że to jest faul od tyłu, albo jakiś naprawdę brutalny faul, 1-1, lub czyste wyjście na pozycję i teraz może, aj, tu źle, dobra, spalony. Myślałem, że troszeczkę szybciej piętą to rozegra. A mój będzie biegał po linii tu Dybala, a no właśnie, widzicie, wybiegł tu, ja myślałem, że będzie zbiegał po linii równo. No fakt, bo by miał naprawdę czystą sytuację, ale nie wyszło. No więc tutaj z faulami, no troszeczkę, jak widzimy, bramkarz nie traci, komputer już nie traci tak piłek jak kiedyś, nie podaje gdzieś, a no zapeszyłem. Fakt, że tutaj przycisnąłem pressingiem. I co możemy tu zrobić? O, dobre podanie do Dybali, niestety jest zbyt niski, ale tu jeszcze wszedł Asamoah chyba. Coś, czy coś z tego wyjdzie? Nie, Rooney wybija piłkę daleko. No i oczywiście też wspomnijmy kilka słów o Manchesterze. No pieniądze nie grają roli, jak sami widzicie w ostatnich spotkaniach. No to co się w ogóle dzieje, to co Manchester robi, to jest totalna porażka. Nie wiem, z kim oni tam w Lidze Europejskiej grali, dostali, nie powiem w co, nie powiem. Bo naprawdę zespół nie był jakiś tam przekozacki. Jeszcze bardzo dobrze Dybala. Dobry zwód, dośrodkowanie i nic z tego nie będzie. Jeszcze Dybala powalczy? Niestety nie. Ale będziemy mieli kolejną sytuację na dośrodkowanie. Aj, niestety Dybala nam się tutaj nabił. Patrzcie jak walczy Skubaniec. Super zachowanie komputera, nie? No to mnie zaskoczył. Na klasie światowej można kiedyś było o tym pomarzyć. No nawet nie o takich jeszcze zagraniach. No wszystkie piłki, zobaczcie, komputer nie traci, podaje, tu musiałbym full ofensywą zagrać, żeby pokryć zawodników obrony, ale widzicie, wysoki pressing mam ustawiony, dlatego to się dzieje, nie, super te wstawki z trenerami są, naprawdę, coś ciekawego, coś nowego dla oka. No i chciałem tu sobie przerzucić od razu, niestety nie posłuchał mnie, ale kolejny wyrzut z autu, będziemy mogli się poprawić. I tak jak wspominałem, pieniążki nie grają roli. I to co Manchester robi, to jest porażka. No teraz przegrali 3-1 z jak oni ten klub ma? Taki pomarańczowy Wilka, czy nie wiem, z Watfordem, nie teraz akurat mi z głowy to wyleciało. No ale klub, który jest, no nie ukrywajmy się, średni. Szkoda, że tutaj spotkałem się po 4 minuty.
nie chcę jakiegoś właśnie dłuższego odcinka nagrywać, bo sami słyszycie, sami widzicie, co się dzieje. No ale nic ciekawego tutaj nie ma w tym meczu. Oprócz tej szybkiej sytuacji na początku, to nic ciekawego nie zrobiliśmy. Ja już się nie mogę doczekać, już chcę tego Ultimate Team, chcę już tą karierę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli dzisiaj by udało mi się wyrenderować, to Vegasem będziecie mieli filmiki na pewno w lepszej jakości, ale będą w 30 FPS-ach gdzieś około, bo tyle kamerka nagrywa i tyle też ustawiłem sobie. Brawo Rooney. Co ja powiedziałem, brawo Chiellini. No i tutaj trzeba się bać, trzeba się naprawdę bać. No bo to jest koń. To jest koń Ibrahimović. 35? 36 lat, już nie, już zapomniałem dokładnie. No ale każdy chciałby tak kończyć chyba też karierę i mieć jeszcze taki dystans do siebie i tyle mocy na grę, że tak powiem, bo to, co on wyczynia na boisku, czasami patrząc na te jego akcje, fizjologom się nie śni. Wiadomo, to nie jest jakiś Neymar, Messi czy Ronaldo, ale no huknięcie ma niemiłosierne. Ostatnio oglądałem sobie 10 najmocniejszych bramek w historii piłki nożnej. I nie wiem czemu, chyba na pierwszym miejscu znalazła się bramka Ibrahimovicia, to było chyba na Euro. Z Anglią to był mecz, bodajże. No i teraz właśnie to jest to, że komputerowi załącza się taki inny tryb podczas drugiej połowy spotkania. Ale co możemy tu zrobić? Kto wyjdzie ciekawy na pozycję? Nikt na razie nie wychodzi. Tam dalekie podanie, super, Pjanić. Ale będzie rzut rożny. Będzie rzut rożny, będziemy mogli potestować, zobaczyć, co nam z tego wyjdzie. O, ale strasznie daleko i tu nic nie będzie z tego. Może jeszcze jakieś uderzenie. Kto tu jest? Aleksandro. O, dysponuje czymś. Brawo. Oj, za głęboko. Ale tutaj jak widzimy dość pewnie Biali. Tutaj trochę głębiej zagramy w to pole karne i Chiellini niestety nie dobiega do tej piłki. Nie dobiega. Nie ma pozycji czystej do strzału. Ale boli mnie najbardziej fakt, że Royce tutaj... Signa i Duna Park, co to za zagranie w ogóle, że tutaj Roy, Signa i Duna Park tak przedstawili w pięknie FIFA sam początek, jak sami widzieliście te cutscenki, to wszystko, a Borussii nie ma, nie można sobie Borussią moją pograć. No ale to, co Borussia robi w tym sezonie, to dostanę najszybszego, do mojej ulubionej drużyny, dostanę najszybszego zawodnika w FIFA. No to już się czym cieszyć, naprawdę kilku świetnie ofensywnych, szybkich zawodników, którą ja lubię, szybkie kontrataki. Uuu, żeby tu nie było strzału, bardzo dobrze tutaj, Chiellini. 70, która minuta jest? 71 z tego, co widzę. Aj, chciałem go tutaj przerzucić. Może zróbmy sobie jakieś zmiany, nie korzystałem jeszcze z tego. Dobra, tutaj nie wiem, czy Ibra nie schodzi. Dybala. Kurczę, no nie chcę zrzucać tych napastników, ale o, dobra, widzimy. Mandzukic czy Zaza? Zaza wejdzie. Zaza wejdzie za Higuaina, tak, dokładnie. Tutaj Benatię możemy dać za Markizia, jak nam trzyma tyły, bo jest też troszeczkę ofensywny. Okej, na razie to tyle ze zmian. Więcej nie będę zmieniał. Kto tu wchodzi? No, Rashford, młodziutki piłkarz za bardziej... O, i te przestawienia się wadą, no coś pięknego. Pięknie w tempo w zagranie. Ale go porobił tam. No i niepotrzebnie tutaj mogłem troszeczkę inaczej zejść lub podać. I zobaczymy, może coś nam się uda. Będą zmiany, tutaj jakiś asystent przy Mourinho. Mateo Darmian, Luka Show. No Luka Show ostatnio spieprzył mecz, ale... O, ale zaciągnął tam. Wiecie, tu trzeba będzie pogarnąć jeszcze z wody, troszeczkę inaczej reagują. Zaza już w polu karnym. O Jezu, jakie głębokie dośrodkowanie. Czekajcie, zgram tu przed pole karne. A Samoach, nie wiem, co ty zrobiłeś w ogóle. Mkhitaryan. No i mówię, to co Borussia robi ostatnich dia... No ja tu piętką mu zgrywam, widzieliście to. Strzeliśmy 16 bramek, tak? Dokładnie? 5, 6 i 6, 12 i 5, 17 bramek w 3 meczach. Boli mnie, że SPSP RG Lipsk przegrali, ale ja z tym RG Lipsk, jak widzieliście, grałem karierę. Także no tak, taki zdziwiony troszeczkę. Byłem, moje dwie drużyny z FIFA. No i tutaj niestety nie moja ulubiona okazała się lepsza.
No ale to co pocisnęli Wolfsburg teraz, to nie wiedzieli co robić jeszcze. Dzisiaj akurat jest rocznica, gdzie Lewandowski strzelił Wolfsburgowi 5 bramek. Oglądałem sobie już chyba z 3 razy to i nie mogłem w to uwierzyć. Naprawdę, to co porobił tam Robert Lewandowski, to historia się napisała. Zaza, dobrze wyjdziesz? Długie podanie. Szkoda. No tutaj De Gea dobrze wyszedł. No i oczywiście nie zagra daleko. No zobaczmy, super ofensywny atak całą drużyną. Czy coś tu wyjdzie jeszcze nam z tego? Teraz komputer będzie grał do tyłu. Aj, szkoda. Mogłem wcześniej to zarzucić, bo ten nie jestem przyzwyczajony. Zawsze ten czas szybciej leci. I tu już będzie pewnie zaraz gwizdek. Ale może jeszcze uda się odebrać i zagraj. Zagraj, piękne zagranie. Co zrobił pod końcówkę meczu? I czy to był Dybala? Dybala. Jednak miałem nosa, żeby zostawić go, a nie Higuaina. Ja się kręcę, piękne podanie, no jego pocięło się tą ofensywą, bo widzieliście, Dybala został na swojej pozycji wraz z Zazą i tam jeszcze do nich dołączył ktoś, tylko nie Pereira chyba. Dlatego też od razu po odbiorze mogłem prostopadłe podanie, no super. Ściągłem szokiem, jak mogłem, bałem się, że nie wejdzie. Super. No ta mina dość często widziana. No ale co poradzić? Borussia już niebawem wchodzi do gry i będzie się działo, będzie ciekawie na kanale, a ja wam co, dziękuję jeszcze raz serdecznie za uwagę, dziękuję za te 1000 łapek, które chciałem pod pierwszym odcinkiem, bo naprawdę wam się udało i mam nadzieję, że ten odcinek również wam się spodoba. A ile zostawicie łapek, to już od was zależy, także słyszymy się jutro, mam nadzieję, że już troszeczkę się polepszy, bo też mam 18 i weekend sporo roboty, pojawi się może jakiś vlog, będziemy wozić obornik, może będziemy już orać, także może troszeczkę być przestoju, ale to będą jakieś informacje, także co, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka, na razie, trzymajcie się, cześć!